Czy mBank dyskryminuje Polaków? 30 milionów złotych do zwrotu dla klientów Getin Noble Banku? Czyżby? Pojawią się propozycje ugód dla klientów Getinu i ważne orzeczenie w sprawach frankowych Sądu Najwyższego. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek zaczynamy od newsa, którym grzeje się polski internet. Czy mBank zaczął dyskryminować swoich polskich klientów? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Okazuje się, że od kwietnia mBank zmienił swoją taryfę opłat i prowizji i w ramach tych zmian wprowadził dodatkową opłatę za wypłatę gotówki z bankomatu. I to jest ciekawe, zobaczcie, że nagle, nie wiadomo dlaczego, w roku 2024, kiedy zbliżamy się do 2025, gdzie bardzo dużo mówi się o wprowadzeniu walut cyfrowych, o tym, że eliminuje się gotówkę z obiegu, nagle pierwszy bank wprowadza. Bo tak to trzeba traktować, że jest to pierwszy bank, który wprowadza taką rzecz i ta opłata, i to jest moja osobista opinia, jest pewnego rodzaju testem, jak na to my wszyscy zareagujemy. O co chodzi? Chodzi o to, że od kwietnia, kiedy będziesz wypłacać gotówkę z bankomatu Euronetu, czyli to najbardziej popularnych bankomatów, których jest najwięcej, to za każdą transakcję wypłaty gotówki zapłacisz 5 zł. Druga rzecz. Jeżeli chodzi na przykład o bankomaty Banku Santander, to jest tutaj kwota 3,5%, nie mniej niż 5 zł. Ale co ciekawe, to jeszcze można by było jakoś próbować tłumaczyć, że zmieniły się warunki. Nagle Euronet i Santander żądają więcej od mBanku za obsługę ich klientów, więc musieliśmy te opłaty przerzucić na Was. Ale ciekawostka tkwi w tym, że za wypłaty z bankomatów własnych mBanku zapłacisz za kwoty poniżej 300 zł 2,5 zł. I jestem ciekaw teraz, zanim powiem Wam dlaczego powiedziałem, że mBank zaczyna dyskryminować swoich polskich klientów, co myślisz o tej zmianie? Co Ty na to? I teraz napisz o tym proszę w komentarzu. Natomiast co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że obywatele Ukrainy takich opłat nie mają. Jestem ciekaw, co Ty na to? Oczywiście mBank tutaj poprzez usta swojego rzecznika prasowego tłumaczy się, że to jest dlatego, że to są osoby w cięższym położeniu, no bo u nich w kraju jest wojna i tak dalej. I że zalecenia KNF-u były takie, żeby rachunki tych osób, czy też konta bankowe, które jak mBank tłumaczy, są dużo bardziej proste w konstrukcji, mają mniej różnych funkcji, żeby w ogóle były bezpłatne. Z tym, że jest to zalecenie KNF-u, a nie wymóg, że tak ma być. No i jestem ciekaw, co Wy na ten temat myślicie. Ja swoje zdanie na ten temat mam i uważam, że nie jest to w porządku względem polskich klientów. Nie mam nic przeciwko, żeby obywatele Ukrainy nie płacili takich opłat, pod warunkiem, że my, mieszkańcy rodzimi tego kraju, Polski, również ich nie będziemy mieli, bo dlaczego mielibyśmy je mieć. No ale napisz, jakie jest Twoje zdanie w komentarzu pod spodem. To, co jest ciekawe, to moim zdaniem jest to trochę grubszy temat. Jest to grubszy temat, który trochę ociera się może o różnego rodzaju teorie spiskowe, ale zawsze tak jest, że kiedy duże instytucje czy też banksterka chce przetestować to, jak my na coś reagujemy, to wypuszczają taką pierwszą rzecz, sprawdzają nasze reakcje. Jak jest duży opór, to się z tego wycofują, a jeżeli oporu nie ma, to wprowadzają to szerzej. I czy jest wysoce prawdopodobne, albo może inaczej, czy da się wykluczyć takie ryzyko, że jeżeli nic z tym nie zrobimy, jako klienci, choć wielu klientów powiedziało, że będzie wypowiadać umowy rachunku, będą przenosić się do innego banku, albo zrezygnują z kart płatniczych i tak dalej, no to teraz pytanie, czy da się wykluczyć taki scenariusz, że jeżeli my nie powiemy nie na tą zagrywkę banków, to że kolejne banki zaraz wprowadzą dokładnie takie same opłaty, albo może jeszcze wyższe? Uważam, że taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny. Drugi news, który dzisiaj omówimy, dotyczy ciekawego wyroku Sądu Najwyższego, ciekawego orzeczenia, które było odpowiedzią na pytanie jednego z sędziów, który sam ma kredyt frankowy i skierował takie zapytanie do Sądu Najwyższego, czy fakt, że on ma kredyt frankowy osobiście, nie powoduje, że w ocenie opinii publicznej no nie jest do końca obiektywny. Pytanie całkiem słuszne, no bo można by się zastanawiać i rozważać, czy ktoś, kto sam został oszukany przez bank, bo może tak się przecież ten sędzia czuć, jeśli ma taki kredyt i sam walczy z bankiem, tego nie wiemy, ale załóżmy, że tak jest, że ten sędzia może sam czuć się oszukany przez bank, czy nabity przez bank, no to teraz czy będzie obiektywny w tych sprawach?
No i czy to nie jest podstawa do jego wyłączenia, że tacy sędziowie, którzy mają takie kredyty, no nie mogą prowadzić takich procesów? Co na ten temat powiedział Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy powiedział wprost, taki element tej rzeczywistości nie stanowi podstawy do tego, żeby takiego sędziego wyłączyć z postępowania. Oczywiście taki sędzia musi złożyć taką rękojmię tego, że będzie obiektywnie rozpatrywał sprawę, niezależnie od tego, że sam ma taki kredyt. Ale zobaczcie, to jest bardzo logiczne. Przez wiele lat zajmujemy się również wypadkami komunikacyjnymi, czy też odszkodowaniami po wypadkach. No i teraz na tej samej zasadzie, czy sędzia, który ma samochód i sam miał stłuczkę w ostatnich 3 latach i sam dochodził odszkodowania, powinien być wyłączony z rozpatrywania sprawy o odszkodowanie innego konsumenta? No przecież to byłby absurd. To w każdej jednej sytuacji można by tak wyłączać sędziów bez końca. Nie ma to kompletnie sensu. Ja się tutaj w pełni osobiście zgadzam z decyzją Sądu Najwyższego. I trzeci news to ciąg dalszy wydarzeń dotyczący Getin Noble Banku. I tutaj zobaczcie, wreszcie są jakieś informacje, które po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach posuchy dla naszych widzów, którzy mają kredyt w Getinie, też są. No, ciekawe jest to i nawet jeżeli nie masz kredytu w Getin Noble Banku, tylko w jakimkolwiek innym, to ta część materiału powinieneś się obejrzeć. Czyli jeżeli teraz postanowisz, a Getin to mnie nie dotyczy i wyłączysz ten odcinek, stracisz ważne informacje. Dlaczego? Dlatego, że musisz sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy da się wykluczyć taki scenariusz, że inny bank w przyszłości podzieli los Getinu? Nie, takiego scenariusza nie da się wykluczyć. Więc może warto od razu wiedzieć, co się może wydarzyć, gdyby mój bank spotkał taki los jak Getin Noble Banku. Otóż o co chodzi? Okazuje się, że znalazły się jakieś pieniądze, które mogłyby być do zwrotu dla frankowiczów Getin Noble Banku. Tylko o co chodzi ze zwrotem i o co chodzi z pieniędzmi? Okazuje się, że część osób, która zawierała kredyt w Getin Noble Banku, musiała wziąć taką kostkę, znaczy musiała, to musiała jest w cudzysłowie, no ale inaczej nie dostaliby kredytu. Musiała wziąć taką konstrukcję, że z jednej strony brali kredyt ten hipoteczny indeksowany do franka, a z drugiej strony musieli zawrzeć lokatę, która była jakby sklejona, związana, mówiąc kolokwialnie, z tym kredytem i stanowiła takie dodatkowe zabezpieczenie, kaucję na spłatę w razie, gdyby ten człowiek nie był w stanie płacić tego kredytu. No i tam, jak policzył syndyk, tych wszystkich lokat jest około 30 milionów złotych. Wcześniej nie było zgody na to, żeby te pieniądze wypłacić i tutaj też nie chodzi o to, że nagle syndyk stwierdził, ok, to tam oddajmy te 30 milionów, przecież to nie jest kredyt. No nie, nie, nie. Syndyk zgłosił się do sędziego, który jakby całym postępowaniem zarządza, o to, żeby te środki przeznaczyć na spłatę bieżących rat oraz spłatę kapitału, który pozostał do spłaty. No i teraz napiszcie mi, co myślicie o takim rozwiązaniu. Napisz mi, jeżeli masz kredyt w Getin Banku albo w ogóle w jakimkolwiek innym i miałbyś ty być po drugiej stronie takiej sytuacji, napisz mi, co myślisz o tym pomyśle syndyka, który prowadzi to postępowanie. Czy to jest ok, żeby teraz taką lokatę przeznaczyć na spłatę kredytu, którego kapitał dzisiaj po 15, czy 17, czy 18 latach płacenia jest wyższy niż kwota pożyczona mimo spłacania tych kilkunastu lat? Czy to jest ok, żeby wziąć teraz tą lokatę i przeznaczyć ją na spłatę tego zadłużenia, które wynika z nieuczciwej umowy kredytowej, jeśli tak by ocenił tę umowę sąd? Czy to jest ok rozwiązanie? Jestem ciekaw waszych opinii, napiszcie w komentarzach. Ale jest tu jeszcze jeden news dotyczący frankowiczów Getin Noble Banku, bo syndyk powiedział, że planuje przedstawić program ugód w drugim kwartale tego roku. No i to jest taka sytuacja, która jest ciekawa o tyle, no że temat, czy słowo ugoda przy tej upadłości banku, to było raczej w między bajki włożyć do tej pory. A teraz jakby pojawiła się taka opcja, czyli tutaj też jest jednak pewne zawężenie. Zawężenie polega na tym, że ten program ugód, przynajmniej tak wynika z mojej interpretacji słów syndyka, miałby dotyczyć osób, które dalej regularnie spłacają kredyt. No i teraz popatrzmy sobie na to z boku. Jeżeli teraz masz sytuację, że jesteś w Getin Noble Banku kredytobiorcą, nie pozwałeś jeszcze banku i dalej płacisz raty, czyli wpłacasz raty, jak to mówią złośliwi, do trupa, czyli do banku w stanie upadłości, czyli wszystkie pieniądze, które tam włożysz, one już są raczej nie do odzyskania.
i bank ma dla ciebie propozycję ugody, rozumiemy, przewalutowania. Najprawdopodobniej, ja domniemuję teraz, tak, żeby było jasne, ja tej propozycji przecież nie znam. Domniemuję na bazie rekomendacji KNF-u, na bazie propozycji ugód, które miałem okazję widzieć do tej pory, że prawdopodobnie, ale oczywiście trzeba poczekać na gotową propozycję, ale możemy domniemywać, że chodzi o przewalutowanie na kredyt złotówkowy i spłatę tego kredytu w lekko obniżonej racie. Ale przecież mówimy tutaj o sytuacji, w której umowa frankowa co do zasady Getin Noble Banku jest, zapisy tych umów są wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych i większość tych umów upada w sądzie, zostaje unieważniana. Więc sytuacja, jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił wniosku o zabezpieczenie i nie przestał płacić rat i nie pozwał Getin Noble Banku, to takiej osoby może dotyczyć taka propozycja. Widać, takich osób też jeszcze trochę jest, bo też trzeba przyznać szczerze, że przy obecnej sytuacji mało która kancelaria chce się tych spraw podejmować, co wynika po prostu z czystej ekonomii, a już zwłaszcza przy spłaconych kredytach w Getin Noble Banku nie ma już w ogóle o co walczyć. Ostatnio zgłosiła się do mnie pani Katarzyna, która gdzieś tam z polecenia dostała mój numer telefonu i zapytała właśnie o kredyt spłacony swoich rodziców w Getin Noble Banku. Niestety nie możemy pomóc. Dlaczego? Dlatego, że co z tego, że wygramy unieważnienie umowy, czy stwierdzenie jej nieważności i sąd zasądzi zwrot tych pieniędzy, których nigdy na oczy nie zobaczymy, bo bank jest w upadłości. Wtedy no bez sensu byłoby to takie papierowe zwycięstwo, które nie przekłada się na realne korzyści, więc nie podjęliśmy się też prowadzenia takiej sprawy. Natomiast trzeba obserwować temat tych ugód. Może będzie to dobra propozycja? Who knows? Trzeba sprawdzić, poczekać na konkrety, jakie syndyk przedstawi. Dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co będzie się działo w tej i w innych sprawach, koniecznie kliknij obserwuj, czy też subskrybuj mój kanał i dzwoneczek, żebyś dostawał powiadomienia o nowych materiałach. I teraz prośba duża, jeżeli ten materiał był dla ciebie przydatny, oszczędził ci czas, pomógł ci lepiej zorientować się w temacie, czy zrozumieć jakąś kwestię dotyczącą właśnie tego, co dzieje się na rynku, jakie to ma znaczenie dla nas, to napisz komentarz pod spodem, nawet dla zasięgu, daj łapkę w górę pod tym filmem i wyślij proszę link do tego filmu do jednej osoby, która powinna się dowiedzieć o tych rzeczach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Cyrewa.